Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Reżyser Cut z Vegas, Todd Phillips, mierzy się z rzeczą arcytrudną. Stara się przedstawić na ekranie pierwszy raz w historii fabularny origin, pochodzenie największego ze złoczyńców w dziejach komiksów. Pochodzenie Jokera, Nemesis Batmana. Bardzo ryzykowna rzecz to była do wykonania, ale czasem warto zaryzykować. Joker. Czy muszę straszać fabułę? Chyba każdy wie, kto to jest Joker. Ale dobrze, niech będzie. Arthur Fleck, odgrywany przez Joaquina Phoenixa, jest zaburzonym psychicznie komikiem, albo raczej stara się nim być, żyjącym od urodzenia w mieście Gotham. Mieście nie do końca pachnącym różami i winem. Mieście brudnym, złym i skorumpowanym, które pochłania go z dnia na dzień. Coraz bardziej. A także wprowadza go na drogę, która chyba od urodzenia jest mu przeznaczona. Do swojego alter ego. Jokera. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile, to your fear and sorrow smile, and maybe tomorrow. Ten obraz był w moim top 3 najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Nie tylko ze względu na to, że uwielbiam komiksy z Batmanem, a przez to uwielbiam jego złoczyńców, w tym Jokera, ale dlatego, że ciekawiło mnie, co też studio Warner Bros. Widziało w tej historii, w scenariuszu, iż pomimo, że mieli niedawno innego twórcy Jokera, w postaci Jareda Leto, to jednak zdecydowali się na osobny film, oderwany od filmowego uniwersum DC. Jak ogłaszali ten obraz, że go nakręcą, w uniwersum tym jeszcze było dużo życia. Teraz już jest mniej. Ale tak czy inaczej, historia musiała być dobra, żeby nie powiedzieć genialna. I okazało się, że jest. To bardzo mroczny, brudny film, który oddaje kwintesencję tej postaci w pełnej krasie. Moim zdaniem Joker okazał się filmem prawie pozbawionym błędów. Prawie. Trzeba zacząć od najważniejszego, bo na to zasłużył Joaquin Phoenix jako Arthur, a potem Joker. Był niesamowity w tej kreacji. Oddał się jej bez reszty, nawet fizycznie, bo jest tu w tym filmie tak chudy, że aż strach. Czasami stawał się niemal hipnotyzujący z każdą kolejną minutą na ekranie, z każdym następnym krokiem pochłaniającym go w swoją formę ostateczną, czyli stania się Jokerem. Przedstawienie pochodzenia złoczyńcy nie mogło być łatwe, nie mogło nastąpić z dnia na dzień. On szukał tutaj swojego ja, szukał tego, w czym czuł się najbardziej szczęśliwy. A najbardziej szczęśliwy był, jak zabijał ludzi, jak ich krzywdził. I nawet to prezentował za każdym razem, tańcem po akcie przemocy. Wiem, brzmi to na szaleństwo, ale to Joker. On jest szalony. Czego innego można się było po nim spodziewać. Nie był tutaj także bezmyślny, w sensie zabijał kogo popadnie. Tylko za każdym razem miał swoją agendę, swój cel w wybieraniu ofiar. Jeżeli tak to można określić. What's so funny? Freak? Gotham's lost its way. Oczywiście, pytanie zadawane przez większość to, czy Phoenix był lepszy jako Joker od Heatha Ledgera. Powiem tak, mieli w sobie dużo podobnego, ale także byli bardzo różni, bo w innym momencie ich życia działa się historia. Gdybym miał wybrać, powiedziałbym, że Heath Ledger był o centymetry lepszy, ale gdybym miał wybrać Jokerowi z Mrocznego Rycerza Origin, pochodzenie, to wybrałbym mu ten z Joaquinem. I chyba także Phoenix miał lepszy, bardziej demoniczny śmiech. Taki przesiąknięty bólem. A bardziej mi się podobał. Druga rzecz dobra w tym obrazie, która w sumie mogła być pierwszą, to reżyser Todd Phillips. Cóż,
Tym obrazem pan Phillips najprawdopodobniej wszedł do pierwszej ligi Hollywood. Facet, który tworzył tylko komedię, przeważnie, w tym film Road Trip. Pamiętacie taki film o nastolatkach? W stylu American Pie? Pokazał, że potrafi zrobić ciężki gatunkowo obraz. W niektórych momentach także Todd Phillips ryzykował z pewnymi aspektami historii. Tak bardzo, że mógł namieszać w głowach zagorzałych fanów Batmana. I by wybuchła taka dyskusja, że stanąłby internet. Ale potem okazało się, że wszystko miał pod kontrolą. Wystarczyło mu zaufać. Zdjęcia prześliczne. Muzyka trochę mnie zaskoczyła, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie spodziewałem się takiego soundtracka. Trochę bardziej mi przypominał europejski niż amerykański. Piosenki idealnie dobrane do danych scen. W ogóle przedstawił Gotham Todd Phillips jak to miasto z komiksów. W komiksach zawsze mówiło się, że Metropolis to niebo, a Gotham to piekło. I tutaj tak wyglądało. Tutaj miastu dodał atmosferę, którą wcześniej widziałem u Bartona w pierwszym Batmanie i w Batmanie Początek u Nolana. Miasto było tutaj także postacią tej historii, tak jak jego mieszkańcy. W ogóle idea mieszkańców zagubionych tak bardzo, że w pewnym momencie uważają za swojego bohatera mordercę, było bardzo interesującym pomysłem. Także nie uważam, że w obrazie tym jest dużo przemocy. Jest takie przekonanie co do tego obrazu, że Joker gloryfikuje przemoc. Nie widziałem tutaj tego. Można powiedzieć tak na dobrą sprawę, że jest tylko jedna scena, która była bardzo niepokojąca. Reszta? Dajcie spokój. Więcej przemocy widziałem w horrorach, czy nawet sensacyjnych filmach. Na pewno niczego ten obraz nie gloryfikuje. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Powiedziałem film prawie pozbawiony błędów, więc powiem trochę o tym prawie. A jest tego mało, więc nie ma się o co martwić. Film wolno rusza z miejsca, na początku. Wszystko dzieje się wolno, przez pierwszych 20 minut. Nawet Arthur wolno chodzi po mieście. Dwie osoby, z którymi oglądałem film, miały właśnie takie same odczucia, więc pierwsze minuty mogą się dłużyć. Potem jednak wszystko rusza z kopyta. Także, ale to już moje odczucie, czyli kinomana, człowieka, który ogląda dużo filmów i je analizuje. Joker jest historią oryginalną, ale dużo ma na jego formę oddziaływanie innych filmów, znanych filmów. Oczywiście takich jak Król Komedii, Taksówkarz, ale także dostrzegłem na przykład pierwszego Batmana, Bartona, nie będę o tym mówić, bo to trochę spoiler, czy Mrocznego Rycerza Powstaje, a nawet Pięknego Umysłu. Więc bierze to wszystko z tych obrazów i miksuje. To smaczny koktajl, nie ma co do tego dwóch zdań, ale jeżeli jesteś kinomanem, możesz mieć odczucia niekiedy, że gdzieś już to widziałem. Już gdzieś to widziałem. I w sumie to wszystko z wad po pierwszym seansie. Todd Phillips pokazał, że można się zmierzyć z czymś trudnym do opowiedzenia. Mógł wkurzyć tym obrazem dużo fanów Mrocznego. Ale udało mu się przedstawić tą postać tak, żeby nas to zainteresowało. No i udało się także Warner Bros. Budżet 55 milionów, pierwszy weekend i prawie 100 milionów dochodów w samych Stanach. Dla mnie to Joker zasłużył na 8 na 10. Wiem, że Phoenix powiedział, iż był to jego jednorazowy wypad w tą postać, ale w 2021 wychodzi następny Batman z Robertem Pattisonem. I jest mi trudno uwierzyć, że Warner Bros. Będzie tworzył kolejnego Jokera. Właśnie dla niego. Skoro tutaj mają świetnego aktorsko i komercyjnie. Jest się nad czym zastanowić. Heath Ledger nie mógł powielić swojej postaci. Może Phoenix się zgodzi. Tutaj MV. Ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia.